Wszyscy znamy biało-czerwoną flagę Austrii. Jeśli jednak spojrzysz na historię Austrii, zobaczysz głównie tę flagę. Ale także tę lub tę. Czarnozłota flaga jest prawdopodobnie jedną z najbardziej znanych flag w historii i była wywieszana jako flaga narodowa Austrii przez długi czas, gdy była ona jednym z najpotężniejszych państw w Europie. Ale co się stało z tą flagą, skąd nagle wzięła się czerwono-biała symbolika i jakie inne flagi istniały w historii? Przyjrzyj się tym wszystkim ekscytującym pytaniom w dzisiejszym filmie. W rzeczywistości dzisiejsza biało-czerwona flaga jest starsza niż większość innych flag europejskich. Jej historia sięga głęboko w połączenie legend i prawdziwych wydarzeń. Jednak jej początki sięgają prawdopodobnie roku 1191. Podczas oblężenia Ptolemais, dzisiejszego Acre w Izraelu, książę Leopold V z Austrii odważnie poprowadził swoje wojska do walki z Saracenami. Było to w czasie wypraw krzyżowych, kiedy rycerze z całej Europy wyruszyli, aby odzyskać Ziemię Świętą. Walki były zacięte, a pole bitwy było miejscem chaosu, hałasu i rozlewu krwi. Ale kiedy kurz opadł i zwycięstwo zostało odniesione, Leopold powrócił do swoich żołnierzy, wyczerpany walką. Jego biała szata była prawie całkowicie przesiąknięta krwią poległych przyjaciół i wrogów, co było świadectwem zaciekłej walki. Ale kiedy zdjął pas, który był ciasno zawiązany wokół jego talii przez całą bitwę, odsłonił się nieskazitelnie biały pasek. Obszar, który został oszczędzony przez rozlew krwi. Ten uderzający obraz, głęboka czerwień krwi otaczająca czystą biel, stał się symbolem odwagi, poświęcenia i nadziei. Tak przynajmniej głosi legenda. W Austrii wizja ta stała się trwałym symbolem. Mówi się, że Leopold V był pod takim wrażeniem i poruszony tym widokiem, że zdecydował się przyjąć tę kombinację kolorów, dwa czerwone pasy z białym pasem pomiędzy nimi, jako oficjalny sztandar swojego księstwa. Tak więc czerwień i biel mają wyraźną symbolikę do dziś. Czerwień, która dominuje na obu końcach flagi, jest tradycyjnie kojarzona z odwagą, siłą i przelewaniem krwi w imieniu narodu. Przypomina o poświęceniu tych, którzy polegli za kraj i podkreśla odwagę tych, którzy walczyli o wolność i suwerenność Austrii. Po środku mocnej czerwieni znajduje się biały pas, który symbolizuje czystość i niewinność. Będzie on postrzegany jako kontrast do czerwonej krwi bitew i wojen, przypominając o pokoju, za którym tęskni naród oraz czystych intencjach i ideałach, które kierują krajem. Kolory te tworzą harmonijną równowagę między bitwą i pokojem, odwagą i czystością, przeszłością i przyszłością. Austriacka tarcza, składająca się z czerwono-biało-czerwonych poziomych pasów, ma zatem długą i znaczącą historię, ale obok tego symbolu istnieje inna ważna flaga w historii kraju, szczególnie w czasach Imperium Habsburgów. W kolejnych stuleciach, gdy ród Habsburgów był jedną z najpotężniejszych dynastii rządzących w Europie, czarno-żółta flaga była używana do symbolizowania tego potężnego imperium. Kolory czarny i złoty pochodzą z herbu Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Czarny orzeł na złotym tle był głównym symbolem heraldycznym imperium, a kolory te były ściśle związane z Habsburgami, którzy byli cesarzami Świętego Cesarstwa Rzymskiego przez kilka stuleci. Gdy Habsburgowie awansowali do rangi cesarzy, czarno-żółta flaga stała się symbolem ich dynastycznej władzy i rozległego terytorium, które kontrolowali. Ta kombinacja kolorów była często wywieszana obok czerwono-biało-czerwonej flagi, aby symbolizować związek między Imperium Habsburgów a sercem Austrii. Oznacza to, że czerwono-biała flaga była nadal używana w niektórych instytucjach, na przykład w wojsku, ale czarno-złota flaga była teraz oficjalną flagą Austrii. Później jednak biało-czerwona flaga stała się flagą morską i morską cesarstwa. Jednak wraz z końcem i wojny światowej i upadkiem monarchii w 1918 roku, czarno-żółta flaga straciła swoje oficjalne znaczenie. Nowo powstała Austria, która była teraz republiką, wybrała Bindenschild, czyli czerwono-biało-czerwoną flagę, jako swój oficjalny symbol, co oznaczało, że czarno-żółta flaga w dużej mierze zniknęła w tle. Podczas gdy socjaldemokracji pod przywództwem Karla Rennera opowiadali się za urewolucyjną czarno-czerwono-złotą jako antytezą monarchii i rodu Habsburgów oraz syntezą z Republiką Niemiecką, chrześcijańscy socjaliści pod przywództwem Wilhelma Miklasa postrzegali uczcigodny Babenberg i barwy krucjatowe czerwono-biało-czerwone jako znak ciągłości. Kiedy Republika została proklamowana przed wiedeńskim parlamentem 12 listopada 1918 roku, czerwono-biało-czerwone flagi miały zostać wywieszone. Jednak radykalni członkowie U Czerwonej Gwardii, nowej organizacji paramilitarnej, zerwali białe paski z czerwono-biało-czerwonych flag i ponownie podnieśli czerwone pozostałości.
Część tłumu wiwatowała, ale zdecydowana większość milczała i nie chciała mieć nic wspólnego z usocjalistyczną republiką. W ten sposób nowo utworzona pierwsza republika przyjęła tradycyjny symbol wieloetnicznego państwa Habsburgów, czerwono-biało-czerwoną flagę marynarki wojennej, jako austriacką flagę państwową w 1919 roku. Jednak wiele osób prawdopodobnie nadal będzie myśleć o czasach podwójnej monarchii austro-węgierskiej, kiedy ta flaga była najczęściej używana. Chociaż prawdą jest, że jest ona często kojarzona z cesarstwem, nigdy nie była oficjalną flagą Austro-Węgier. W rzeczywistości nie miały one wspólnej flagi narodowej. Jedynie tę morską i flagę marynarki wojennej oraz następującą po niej flagę handlową. Ta ostatnia jest nadal często używana do symbolizowania Austro-Węgier, chociaż nigdy nie była flagą państwową. W rzeczywistości obie części imperium nadal używały swoich starych flag. Tak więc Austria używała tej, a Węgry tej. Po II wojnie światowej Austria przyjęła flagę biało-czerwoną. Zmieniło się to dopiero podczas II wojny światowej. Wraz z Anschlussem biało-czerwona flaga zniknęła z austriackiego życia publicznego. Zamiast niej pojawiła się flaga ze swastyką, czerwona tkanina z białym okręgiem po środku zawierającym czarną swastykę. Podczas Anschlussu wszystkie symbole austriackiej suwerenności i tożsamości były systematycznie tłumione. Kraj został podzielony na Ugauek i rządzony przez narodowo-socjalistycznych Gauleiterów. Historia i kultura Austrii zostały przepisane lub zignorowane zgodnie z ideologią nazistowską, podobnie jak flaga. Dopiero po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku i wyzwoleniu spod nazistowskich rządów czerwono-biało-czerwona flaga została ponownie podniesiona, symbolizując odzyskanie austriackiej suwerenności i odwrócenie się od mrocznych dni narodowego socjalizmu. Traktat państwowy z 1955 roku, który również zakończył okupację przez aliantów, przypieczętował przywrócenie pełnej suwerenności Austrii. Przewidywał on, że Austria będzie niezależnym i neutralnym państwem. Czerwono-biało-czerwona flaga była wyraźnie widoczna podczas ceremonii podpisania i służyła jako wizualna afirmacja austriackiej niepodległości. Od tego czasu flaga symbolizuje demokratyczne wartości i zasady II Republiki. Symbolizuje również zaangażowanie Austrii na rzecz pokoju, neutralności i współpracy w społeczności międzynarodowej. Mimo że podstawowa struktura austriackiej flagi jest stała, istnieją różne warianty i interpretacje w zależności od kontekstu, w jakim jest używana. Do celów państwowych i oficjalnych okazji flaga jest często prezentowana z herbem Austrii pośrodku białego pasa. Herb ten przedstawia jednogłowego, czarnozłotego orła z koroną murarską, sierpem i młotem oraz zerwanymi łańcuchami, wszystkie te symbole reprezentują różne aspekty austriackiej historii i tożsamości. Jednak rozmiar i proporcje flagi również mogą się różnić. Przy niektórych okazjach jest ona wyświetlana w dłuższym formacie, a przy innych w prawie kwadratowym formacie, w zależności od kontekstu. Istnieje również wersja cywilna bez herbu, która jest częściej używana na nieoficjalnych wydarzeniach lub przez ogół społeczeństwa. Ta wersja jest prostsza, ale równie potężna w swojej ekspresji. Nawiasem mówiąc, dawna czarnozłota flaga ma silne podobieństwa do innych flag używanych do dziś, takich jak flagi Badeni-Wirtembergi i Monachium. Z kolei biało-czerwoną symbolikę odnajdujemy przede wszystkim we flagach austriackich krajów związkowych. Używają jej na przykład Wiedeń, Górna Austria i Tyrol.